Cześć, dzisiaj goszczę w hotelu Ibis we Wrocławiu, gdzie na konferencji Mistrzostwo Sprzedaży czeka mnie krótka 30-minutowa prelekcja na temat kreowania wizerunku eksperta w kontekście zwiększania sprzedaży. Jak widzisz, choineczka z tyłu jest, święta się zbliżają, muzyka już taka dynamiczna, świąteczna, ale dzisiaj chciałbym zainspirować Cię do tego, abyś zaczął budować swój wizerunek ekspercki. W jaki sposób to zacząć robić? Zacznij od materiałów, od możliwości, które daje Ci dzisiejszy internet. Masz kamerę w telefonie, zacznij nagrywać filmy typu selfie, jedziesz samochodem, powiesz telefon na wieszaczku, nagraj jakąś wypowiedź. Masz możliwość, żeby stanąć gdzieś przed kamerą, tak jak ja w tym momencie, nagraj jakąś wypowiedź. Dawaj ludziom wartość od siebie. Dzisiaj wideo, że tak powiem kolokwialnie, żre najlepiej, więc jeżeli chcesz, żeby twoje posty miały większe zasięgi, zacznij nagrywać większą ilość wideo, twórz transmisję na żywo, dziel się z ludźmi swoją wiedzą, niech oni zobaczą, czym ty się zajmujesz. Widzisz, w sprzedaży jest coś takiego, że słowa, które nie zostały wypowiedziane, one nie mają prawa zaistnieć w głowie klienta. Tak samo jest w marketingu. Jeżeli ty nie powiesz ludziom, czym się zajmujesz, to nikt inny za ciebie tego nie zrobi. Dlatego wykorzystaj możliwości, jakie dzisiaj teraz masz. Możesz nagrywać materiały na YouTube'a. Nagrywaj je wtedy w formacie poziomym, 16:9, takim jak nagrywa się do telewizji, bo większość osób w takim formacie będzie wyświetlało twoje materiały wideo. Kiedy nagrywasz filmiki na Face'a, możesz użyć tych samych facebookowych, natomiast długość tego filmu prawdopodobnie na Facebooku się może troszeczkę mniej sprawdzić, bo na Facebooku sprawdzają się filmy takie około minuty, dwie, no, do 5 minut. Natomiast na YouTubie fajnie działają filmy 20-30-minutowe, nawet godzinne, gdzie dzielisz się swoją ekspertyzą, swoją wiedzą. To, co ważne z punktu widzenia Facebooka, firmy na Facebooka publikujemy w formie pionowej, bo telefon jest pionowy. Aplikacja na Facebooku też działa w formacie pionowym, więc jeżeli zrobisz film poziomy, to on będzie bardzo mało miejsca na tym telefonie zajmował. Film pionowy zajmie cały ekran wyświetlacza twojego potencjalnego widza. Dzięki temu nie będzie on miał dwóch komunikatów reklamowych na tablicy, tylko będzie widział twój jeden w momencie, kiedy będzie przewijał palcem ekran. Wykorzystaj nowe możliwości i promuj się jak tylko możesz. Chciałbym ci powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz dotyczącą perfekcjonizmu. Odważ się być nieidealnym. Mnóstwo ludzi dąży do tego, żeby być idealnym. Stara się zaprezentować się z jak najlepszej strony. Jak zrobi w materiale wideo, to już go nie chce publikować, bo wydaje mu się, że źle to wyszło. Jak powie nie takie zdanie, jak wydawało mu się, że będzie dobrze brzmiało, a później jak to ogląda, no chyba powiedziałbym to trochę inaczej, no i zaczyna racjonalizować i taki materiał często ląduje w koszu. Nie przejmuj się tym. Nagrywaj jak największą ilość materiałów, dziel się swoją wiedzą. Wykorzystaj fakt, że dzisiaj ludzie uwielbiają korzystać z multimediów i przestań obawiać się o to, że ludzie będą Cię oceniać. Ludzie zawsze będą oceniać, zawsze podzielą się na dwie grupy. Tych, którzy Cię nie zaakceptują i tych, którzy będą Cię akceptowali. Chodzi o to, żebyśmy się skupili na tych, którzy nas akceptują. Ci, którzy nas i tak nie akceptują, no to co nas oni obchodzą? Wcześniej nie byli naszymi klientami, dzisiaj i tak nie będą, nie akceptują nas, niech sobie żyją swoim życiem. Świat toczy się dalej, ale jeżeli mamy grupę osób, która chce nas obserwować, to powinniśmy skupić się z przekazem właśnie do nich. I tym właśnie chciałbym Cię zainspirować do tego, żebyś tworzył materiał, który będzie atrakcyjny dla ludzi, którzy chcą Cię słuchać. Skąd będziesz wiedział, że ktoś chce Cię słuchać? Jeżeli nie sprawdzisz, to się nie dowiesz. Bądź wytrwały, na początku nie będziesz miał zbyt dużej ilości lajków, nie będziesz miał zbyt dużej ilości wyświetleń, nie będzie dużo komentarzy, nie będzie udostępnień. Ale z czasem, kiedy Twoja biblioteka filmów zacznie się powiększać i z takich tak zacznie puchnąć i
robić się coraz większa, to okaże się później, że twoja osoba zaczyna być coraz bardziej rozpoznawalna. Coraz więcej ludzi zaczyna cię obserwować, a co za tym idzie, ludzie zaczną wracać do filmów, które pojawiły się wcześniej. Widzisz, ja jak zaczynałem, to moje materiały praktycznie w ogóle nie miały żadnych zasięgów. Jedynym widzem na YouTubie mojego kanału byłem ja sam. Natomiast z czasem okazało się, że materiały, które publikuję, zaczynają zdobywać coraz większą ilość wyświetleń. Na Facebooku dokładnie tak samo. Więc wykorzystaj tę moc dzisiejszego internetu. Niech zainspiruje cię może ta choinka, jeśli nie ja. Działaj, trzymam za ciebie kciuki. Odważ się być nieszablonowy. Odważ się na sukces.